Uwaga, szybki komunikat przed odcinkiem. Do odebrania skinów Twitch Prime będzie nam potrzebna karta płatnicza. Jeżeli używamy swojej karty, super. Jeżeli używamy karty rodziców albo osoby postronnej, pamiętajcie, żeby ta osoba była przy tym, jak odbieracie skina, żeby nic nie było niejasne. Ale jeżeli korzystacie z karty generowanej przez generator kart w internecie, pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. Nie polecam tego robić. To jest moja opinia. Kolejna sprawa, pamiętajcie przede wszystkim, żeby usunąć swoją kartę z konta Amazon, jeżeli skończymy całą operację i odbierzemy skiny. Usuńcie swoją kartę, żebyście po prostu nie mieli potem wydatków, zbędnych wydatków co miesiąc, bo to jest automatyczne odnowienie subskrypcji co miesiąc. Dziękuję, zapraszam do wideo. Cześć, witam wszystkich na moim pierwszym dobrze zmontowanym wideo. Mam nadzieję, że będzie dobrze zmontowane. Twitch Prime, jak wiadomo, wypuścił nowego skina, którego możemy zdobyć. Już wam pokażę wam w tym poradniku, jak go zdobyć i pokażę wam, co dostajemy. Pierwsze, dostajemy ten kill-off. Bardzo mi się ten kill-off podoba. Jest zwykły, prosty, wygląda jak taki troszeczkę tuczek do mięsa, powiedzmy. No jest taki młot taktyczny, powiedzmy. No nie wiem, jak on się nazywa po polsku. Drugi, dostajemy ten plecak. Taki plecak. Oczywiście dostajemy tego skina. Ten skin jest, w porównaniu do poprzedniego Twitch Prime'a, ten skin jest kozacki. Naprawdę. Poprzedni Twitch Prime, tak wiadomo, Tab Commander i Havok. Chyba Havok, nie wiem jak się go czyta. Havok jest troszeczkę podróbką żółtej głowy, czyli naszego asa przestworzy, Raptora. I brakuje mu słuchawek. Jeżeli Havok by miał słuchawki z Tab Commandera, to by był chyba lepszy, dużo lepszy by był, dużo lepszym skinem by był. I teraz tak, to najlepsze, dostajemy taniec. No ten taniec jest tak kozacki, że jak znacie mnie ze streamów czy z filmów, ja nie używam tańców w grze, chyba że pod koniec dopiero jak wygram, ale ten taniec jest tak kozacki, że chyba go będę używał. Grałem dwie albo trzy gry i cały czas tego tańca używałem, więc to naprawdę taniec jest kozacki. Jak wam się tańce podobają, no to musicie zdobyć ten zestaw. Pokażę wam krok po kroku, jak go zdobyć. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść w naszą przeglądarkę i kliknąć Twitcha. Wchodzimy w stronę Twitcha. Najlepiej jakbyśmy mieli nowe konto, ale jeżeli odbieraliśmy skiny wcześniej z Twitch Prime'a, to troszkę nas to wyjdzie drożej. Ale dobra, pokażę wam co i jak. Ja zrobiłem specjalnie dla was nowe konto, żeby po kolei pokazać wam kroki, bo już na tym jak odebrałem nie mogę pokazać. Patrzą na YouTube, nie musicie sobie followować tego spokojnie, to jest konto tylko do nagrywek. Jeżeli będą jakieś rzeczy do odebrania z Twitcha. I teraz tak, pierwsze co robimy, wchodzimy tutaj, tą koronę. Jeżeli mamy nowe konto, tu mamy wszystkie nagrody z Twitch Prime'a. Jeżeli mamy nowe konto, możemy odebrać okres próbny za darmo na 7 dni. Kozak. Więc klikamy, ale nie wiem czy tu będzie różnica. Klikamy tutaj. Pod Twitch Prime Pack 2. Klikamy rozpocznij okres próbny. Krok drugi. Jesteśmy już na stronie Twitcha z Prime'em. Z naszym, że tak powiem, zestawem. I mamy tak, tutaj co dostajemy i teraz tak, nie jesteś członkiem Twitch Prime, kliknij tutaj, aby rozpocząć darmowy okres próbny lub połączyć swoje konto Amazon Prime. Klikamy. Wybieramy tutaj sobie język albo region. Nie wiem, ja to używam obojętne. Obojętne jest tutaj, co tutaj wybierzecie, ja chyba biorę Other Parts World. Oko. I teraz tak, mamy 7 dni pre-triala, czyli za darmo mamy na 7 dni. Jeżeli już to użyliśmy, to już jest, opowiem wam o tym, ile to kosztuje, jeżeli już wcześniej mieliśmy tego Twitcha. Jeżeli użyliśmy wcześniej niż 6 miesięcy temu, to mamy za 2,99, ale jeżeli użyliśmy później, to mamy za 5,99 w dolarach. Więc ja zapłaciłem w tym momencie za tego Twitcha, zapłaciłem 13 zł. Jeżeli chcecie ominąć płatność, to podobno generatory kart na gdzieś tam w internecie, ludzie podobno z tego korzystają, da się to zrobić za darmo. Generator kart ja nie polecam,
Nie polecam tego robić. Podobno za pierwszym Twitch Prime'em parę osób, paręnaście, parę dziesiąt dostało bana za to, że użyli właśnie generatora kart. Nie polecam tego robić. Lepiej gdzieś tam, jeżeli jesteśmy młodzi, to gdzieś od mamy pożyczyć kartę, powiedz, no mama 4 zł czy tam 13, no co ci zależy, albo zamiast kieszonkowego mi dasz. Według mnie tak jest lepiej. Ja użyłem swojej karty, spoko. Bierzemy continue. I tutaj musimy się zalogować na swoje konto Amazon. Więc krok kolejny. Logujemy się na swoje konto Amazon i tam od razu dodajemy kartę. Powiedzmy... Zrobimy konto. Działa. I tutaj jest już początek naszej przygody. Klikamy, tutaj dodajemy swoje imię, nazwisko z karty, które mamy. Tutaj dodajemy numer karty. I tutaj dodajemy datę ważności karty. Klikamy Add Your Card. Ja teraz tego nie będę robił, no bo już to zrobiłem. Klikamy Add Your Card, potem przechodzimy dalej. I... Ja to mam zrobić, żeby wam pokazać? Chyba nie. Dobra, nie będę tego robił. Potem klikamy dalej, przełączę się na inne konto. I pokażę wam, co jest dalej. Jeżeli tam idziemy zgodnie, że tak powiem, z wskazówkami, które nam daje Amazon. Jezus, nie powinienem tego jeść teraz na odcinku, prawda? Zalogowałem się na swoje konto. Tu będziemy mieli odbierz nagrody. Wchodzimy w dowiedz się więcej. Jeżeli już to mamy. I tutaj klikamy. To jest kolejny krok. Klikamy tutaj, żeby odebrać łupy. Odbieramy łupy. W tym momencie, jeżeli jeszcze nie połączyliśmy swojego konta Twitch z kontem Epic Games, klikamy odbierz łup. Połącz tutaj swoje konta Epic i Twitch Prime. I mamy taką stronę. Na tej stronie klikamy skorzystaj z oferty na tym koncie. Wchodzimy, klikamy to. Wchodzimy i tam jest połączenie, po prostu musimy zezwolić Twitchowi na to, żeby Epic Games mógł z niego korzystać i to jest wszystko. I potem będzie pokazana strona, gratulacje, twoje łupy są na twoim koncie, zresetuj Epic Games czy tam Fortnite'a. Wtedy resetujemy Fortnite'a, wchodzimy i mamy tego skina. Tego skina z plecakiem, z kill-offem, tym tańcem, no kozak, no po prostu czego chcieć więcej, prawda? Pamiętajcie, tak jak mówiłem, można zrobić to przez generator kart, nie polecam, a można to zrobić ze swoją kartą, bądź od kogoś pożyczyć, nie wiem, zależy kto wam to zrobi. No nie mam pojęcia jak to zrobicie, jeżeli nie macie karty. Jeżeli macie kartę, róbcie to po prostu legalnie. Tak ja polecam robić, tak ja zrobiłem. Dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek najlepiej, żebyście mieli powiadomienia. Jeżeli chcecie oczywiście, dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się to podoba, ten pakiet. Według mnie jest świetny. Dajcie mi znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć mi na kanale. Teraz zacznę montować filmiki, będzie dużo lepiej. Mam nadzieję, że wam się spodoba z tym montażem. Więc co? Subek, łapka, dzwoneczek, komentarz. Do zobaczenia, widzimy się na streamach i w następnych odcinkach. Cześć!